Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu HR Espresso. Dzisiaj chciałbym, abyśmy porozmawiali na temat tego, kim jest dobry herowied, jak nim być, czym jest i dlaczego tak ważny jest biznesowy mindset wśród herowców. Ten temat to mój konik i wielokrotnie wspierałem już innych, zarówno w pracy jeden na jeden, jak i grupowo, w kontekście rozwoju kompetencji. Jaką jest orientacja biznesowa? Moim zdaniem jest to kluczowa kompetencja skutecznych herowców, zwłaszcza, ale nie tylko, HR Biznes Partnerów. Dzisiaj właśnie na ten temat chwilę sobie porozmawiamy. Zanim jednak zaczniemy, mam dla Ciebie informację. Niedawno wystartowała społeczność HR Espresso. Jeżeli chcesz dołączyć do grupy osób, która będzie miała realny wpływ na podcast, to będzie mi bardzo miło. Złapnie na social mediach, a ja podeślę Ci zaproszenie. Teraz już nie przedłużam i zapraszam do posłuchania dzisiejszego odcinka. Zacznijmy od początku, dobry hajerowiec Kim w ogóle jest dobry HRowiec? Czy dobry HRowiec zna się tylko na hr -ze? Czy dobry HRowiec to osoba, która rozumie kadry i płace, prawo pracy, może jest specjalistą w zakresie benefitów, a może umie szkolić? To wszystko jest super, tylko że to jest bardzo wybiórcza i specjalistyczna wiedza, która moim zdaniem. W dzisiejszym świecie nie jest wystarczająca. Oczywiście zdają sobie z tego sprawę, że pracując np. w dużej korporacji, jest się wtłoczonym w pewien tryb, w pewien schemat, w pewien sposób myślenia, jest się ograniczonym do pewnego małego wycinka swojego działu, np. HR. -u. Ale to moim zdaniem nie jest wymówka, to moim zdaniem nie jest uzasadnienie. Bo dalej twierdzę, że dobry HRowiec zna nie tylko obszar hr -owy. Dobry HRowiec, skuteczny HRowiec, taki na miarę dzisiejszych czasów, to HRowiec, który ma odpowiednio biznesowy mindset. Rozumie biznes, jest zorientowany na biznes. I prawda jest taka, że wielokrotnie hr -y, różnie rozumiane i różnie definiowane, narzekają. Biznes nas nie rozumie, biznes nie traktuje nas poważnie. I teraz warto się zastanowić, czy są ku temu powody, bo jeżeli my nie rozumiemy tego, jak biznes funkcjonuje, jak biznes działa, to jak szeroko rozumiany biznes ma nas poważnie traktować. Moim zdaniem HR to jest biznes, więc tworzenie tego rozróżnienia HR i biznes jest też trochę sztuczne i mylące. HR jest bardzo biznesowe. Ale aby robić dobry HR, trzeba rozumieć wpływ HR-u na biznes i wpływ biznesu na HR. Co to oznacza? Między innymi oznacza to myślenie o kosztach finansowych naszych działań, braku działań i narzędzi, których używamy. Czyli to nie jest tak, że potrzebuję ATS-a, będę miał ATS-a i już, bo muszę mieć ATS-a. Albo jakiekolwiek inne narzędzie. Akurat ATS jest dosyć tani. Natomiast jest wiele innych narzędzi, które zdecydowanie są droższe, i teraz muszę być świadomy jego kosztu. Czasami warto oczywiście kupić jakąś usługę, jakieś narzędzie na zewnątrz i lepiej jest z niego korzystać, ale innym znowu razem lepiej może być po prostu wziąć sprawę w swoje ręce. I coś wydubać, może zrobić jakąś automatyzację samemu, może skorzystać z Excela. Ty musisz jednak umieć to ocenić, w którym momencie jest ci potrzebne narzędzie, jaki jest jego koszt. Jaki też będzie koszt, jeżeli nie podejmiesz działania albo nie wdrożysz danego narzędzia. To myślenie pozwoli ci bardziej świadomie podchodzić do kosztów, które generuje dział HR. Nie tylko kosztów personalnych, ale też tych kosztów pośrednich, i to jest świetny początek do myślenia biznesowego. Punkt drugi to myślenie o kosztach alternatywnych naszych działań. Czyli jeżeli na przykład w tym kwartale zajmę się szkoleniem z obszaru komunikacji i zarządzania, to co zaniedbam? Czym się nie zajmę? Czego nie zrobię? Jeżeli zajmę się dopieszczaniem ankiety satysfakcji, tak aby była ona idealna, zgodna z wszelkimi standardami dopieszczona, cudowna, wspaniała, to czego nie zrobią? Musimy być świadomi tego, że czas i zadania mają tą tendencję, że ostatnie 20%, często zabiera 80% czasu i energii, czyli jeżeli chcemy pięknie dopieścić, do samego końca, jakieś narzędzie, jakieś działanie, jakiś projekt, jakiś pomysł, to prawdopodobnie włożymy w niego bardzo, bardzo dużo pracy na samym końcu. Może więc bardziej zasadne będzie, jeżeli zamiast podejmować tak trudny wysiłek i próbować dopieścić jakiś projekt do samego końca, to zgodzimy się na to, aby był on good enough, abyśmy go wypuścili do naszych użytkowników, aby oni go ocenili, abyśmy go wtedy zmieniali, wtedy pivotowali, może, może zwinnie podeszli do tego, jak wdrażamy nasze projekty HR-owe, a jednocześnie znajdziemy czas na wdrażanie innych. Znajdziemy czas na wdrożenie innych projektów, na znalezienie quick winsów, czyli szybkich zwycięstw, nisko owoców, które pozwolą nam na szybkie wyniki, na szybkie efekty i rezultaty. Punkt trzeci. Musimy mieć świadomość tego, kiedy nasze działania przyniosą wartość. I chodzi mi o realny horyzont czasowy, to znaczy, ja jako osoba, która zajmuje się między innymi employer brandingiem, muszę mieć świadomość tego, że employer branding to nie jest działanie, które przyniesie efekt dzisiaj, za tydzień czy za miesiąc. Jeżeli buduję podwaliny wizerunku pracodawcy, to prawdopodobnie jest to coś, co przyniesie rezultaty w dłuższym horyzoncie czasowym. I muszę być tego świadomy i muszę jednocześnie być świadomy tego, jak różne elementy mogą wpływać na ten rezultat. Idźmy dalej. Wellbeing. being Jedno z takich szumnie powtarzanych haseł, chociaż w ostatnim czasie mam wrażenie, że coraz mniej, ale również tutaj muszę być świadomy, że inwestycja w well-being to inwestycja z odroczonym terminem rezultatów. Czyli zwrot z inwestycji w well-being to zwrot długofalowy jednocześnie. Jest to zwrot, którego nie zobaczymy wprost. Jest to zwrot w postaci nieponiesienia kosztów, nieponiesienia kosztów tego, że ktoś pójdzie na urlop, ktoś się zwolni, ktoś będzie wypalony, ktoś będzie mniej efektywny. Tak więc inwestycja w well-being taki dobry well-being, well psychiczny well fizyczny, to jest inwestycja, która jak najbardziej może przynieść zwrot, ale długofalowo i w sposób, który nie zobaczymy. Oczywiście możemy mierzyć wiele rzeczy, jeżeli dobrze mierzymy, jeżeli mamy parametry. Jeżeli mierzymy absencję chorobową i zaczniemy ją mierzyć jeszcze przed programem well i później po wdrożeniu programu well to jest szansa ja nie mówię, że to się wydarzy na pewno, ale jest szansa, że ta absencja chorobowa nam spadnie. Tak samo z efektywnością, ale znowu, tu musimy mieć świadomość tego, że jest wiele innych elementów, które będą wpływały na taki wskaźnik. Czyli czasami musimy popatrzeć na coś z lotu ptaka, z odpowiednio dużej perspektywy, z odpowiednio szerokiego horyzontu czasowego, a czasami popatrzeć na coś wybiórczo i z bardzo bliska. I to jest kwestia mindsetu, to jest kwestia Kwestia zorientowania na biznes i świadomości biznesowej nas, herowców. Musimy wiedzieć, że inwestycja dzisiaj niekoniecznie oznacza, że przynosimy rezultaty dzisiaj. To może oznaczać, że rezultaty pojawią się za kilka miesięcy, ale jednocześnie my musimy dotrwać do tego momentu. Co oznacza, że musimy mieć odpowiednio przekonanie. Odpowiednią komunikację, odpowiednio zbudowaną propozycję wartości dla pracowników, dla zarządu, dla osób podejmujących decyzje. Punkt czwarty to myślenie w kategoriach kluczowych rezultatów. Działania hr są fajne. Umówmy się. To jest OK i wiele rzeczy, które hr próbują wdrożyć, jest fajne, jest obiektywnie przyjemne, ale to nie wystarczy. Aby one były po prostu fajne, one muszą mieć jakieś biznesowe uzasadnienie, powinny przynosić konkretne, realne rezultaty. To oznacza, że strategia HR powinna wpasowywać się w strategię biznesu, a nie być zupełnie od niej rozłączna. Ja mam wrażenie, że czasami część hr o tym zapomina i chce robić cudowny, najlepszy HR, ale w oderwaniu od rzeczywistości, w której znajduje się biznes. Jeżeli dzisiaj mamy sytuację, w której jest recesja, mamy sytuację, w której ludziom jest trudno, mamy sytuację, w której firmom jest trudno, a my zaczynamy mówić o tęczach i jednorożcach, to znaczy, że nie rozumiemy tego, co dookoła nas się dzieje. I jak później mamy się dziwić innym osobom, które nie traktują nas poważnie? HR jest częścią biznesu. Powtarzam to, co powiedziałem na początku. HR jest częścią biznesu, a więc. Powinien się do tego biznesu dokładać. Punkt piąty. Mówienie językiem biznesu. I to jest, wydaje się rzecz oczywista, ale kiedy rozmawiasz z przedstawicielami innych obszarów, to koniecznie dostosuj swój język do odbiorcy. Z finansami rozmawiaj liczbami, z operacjami rozmawiaj ich kluczowymi wskaźnikami, z zarządem rozmawiaj kluczowymi wynikami, kluczowymi wskaźnikami z perspektywy organizacji. Z każdym, Skup się na tym, na czym jemu zależy. I znowu to wydaje się oczywiste, ale uwierz mi, widziałem wiele osób, które to pomija. Tę oczywistą rzecz pomija. A pomijanie tej oczywistej rzeczy powoduje, że się nie dogadujemy z tymi, z którymi mamy współpracować, z którymi mamy robić razem biznes. Punkt szósty. To dobrze, dobre zrozumienie modelu biznesowego naszej firmy. O co mi tutaj chodzi? No chodzi, mi o, chodzi mi tutaj o to, że jako herowcy powinniśmy wiedzieć, jaką rolę odgrywa marketing, jaką rolę odgrywa sprzedaż, jaką rolę odgrywa opieka nad klientem, jaką rolę odgrywa produkt, soft, i tak dalej, i Musimy rozumieć, skąd się biorą pieniądze i jak one wpływają na funkcjonowanie naszej organizacji. Jednocześnie powinniśmy rozumieć. Że czasami przychody takie bezpośrednie, podstawowe ze sprzedaży to nie są jedyne przychody. Czasami mamy jeszcze dodatkowe przychody, przychody z reklam, przychody z usług, przychody z innych miejsc i warto mieć świadomość tego, że to, co w pierwszym momencie wydaje się, że przynosi największe zyski, wcale nie musi być tym, co przynosi zyski, ale jednocześnie to, co te zyski przynosi, może je przynosić tylko i wyłącznie dlatego, że inne działania, inne działy, inne produkty działają w odpowiedni sposób. Kolejny punkt to zrozumienie kluczowych kosztów i potencjalnych marnotrawstw. To znaczy, jako HR, powinniśmy rozumieć, że w firmie są centra kosztów, są miejsca, w którym powstają koszty koszty personalne i nie tylko. I my, jako HR-owcy, jako osoby, które patrzą na procesy. Jako osoby, które patrzą na ludzi, na zasoby wiedzowe pod kątem kompetencji i umiejętności, powinniśmy rozumieć, że braki w niektórych tych zasobach, czyli za mała wiedza, złe wdrożenie, złe poukładanie procesów, zły rozkład sił w zespołach, mogą wpływać na marnotrawstwo i na gorsze wyniki, na gorsze efekty poszczególnych zespołów. Jeżeli będziemy to rozumieć, to będzie nam łatwiej rozmawiać z kluczowymi partnerami i pokazywać im szanse na osiągnięcie lepszych rezultatów. I ostatni punkt, na który chcę zwrócić uwagę, to rozumienie wskaźników finansowych. Dla mnie herowiec, jeżeli ma być herowcem, który jest skuteczny, który jest na bardzo wysokim poziomie, który potrafi bardzo merytorycznie rozmawiać z zarządem, z prezesem, to herowiec, który rozumie skąd się biorą pieniądze, potrafi czytać arkusz zysków i strat, rozumie przychody, rozumie koszty, rozumie w jaki sposób możemy czasami ograniczać te koszty, ale jednocześnie jak ograniczenia tych kosztów mogą wpłynąć na sytuację firmy w przyszłości. To jest myślenie strategiczne, ale myślenie strategiczne w oparciu o orientację biznesową. I wiem, Wiem o tym, że nikt nas tego w większości nie uczył. Ale właśnie dlatego tym bardziej powinniśmy się temu przyglądać, powinniśmy się w tym kontekście rozwijać, i powinniśmy przykładać bardzo dużą uwagę do tego, aby rozwijać swoje kompetencje myślenia biznesowego, biznesowego mindsetu i orientacji biznesowej. Jestem przekonany, że to wszystko, o czym powiedziałem, jest kluczowe. Jeżeli chcesz być naprawdę dobrym herowcą, takim, który jest realnym partnerem na poziomie zarządu, mam nadzieję, że na tym ci zależy. Mam nadzieję, że między innymi po to słuchasz podcastu Herespress. Jeżeli tak jest, to bardzo się cieszę i dziękuję ci za twój czas. Dziękuję ci za twój czas. Dziękuję ci za to, że poświęcasz go słuchając właśnie tego podcastu. Mam nadzieję, że znajdujesz w nim wartość. Mam nadzieję, że znajdujesz wartość w dzisiejszym odcinku. I mam nadzieję, że znajdziesz wartość w kolejnych. Dlatego, teraz już bardzo dziękuję Ci za czas i do usłyszenia w kolejnym odcinku.